Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj na cmentarzu miejskim w Karlinie, w związku z tym, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie uruchomił na naszej stronie portal grobo.net. Dzięki niemu będziecie Państwo mogli łatwiej zlokalizować swoich bliskich, którzy spoczywają na cmentarzu w Karlinie, a o szczegółach trochę więcej Pani Dyrektor powie. Dzień dobry. Zapraszam Państwa na stronę cmentarza komunalnego w Karlinie. To jest strona umieszczona przez firmę grobo.net. Przez ostatnie lata robiliśmy inwentaryzację całego cmentarza. Dzięki temu udało nam się to zrobić elektronicznie i można teraz sprawdzać to, można wszystkie groby wszystkich osób pochowanych na cmentarzu sprawdzić w internecie. Przeglądarka działa w ten sposób, że wpisujemy w wyszukiwanie imię, nazwisko i wychodzą wtedy dane. Z danych takich, jakie są udostępnione na stronie, to jest data urodzenia, data pogrzebu oraz imię, nazwisko. Jest szczegółowe wskazanie, na której kwaterze jest osoba pochowana oraz jak do tej kwatery dotrzeć. Jeśli Państwo sprawdzą dane i coś będzie się nie zgadzało, to zapraszamy do kontaktu z nami. Wyświetlony będzie adres internetowy, to jest cmentarz@zgk.karlino.pl. Wszelkie uwagi tam prosimy wysyłać, my będziemy na bieżąco to nanosić, żeby jak najbardziej i jak najłatwiej było dotrzeć do osoby bliskiej. Dziękujemy i zapraszamy do korzystania z nowej funkcjonalności na stronie gminy Karlino. Thank you.